zapierza deszczem i czerwonawym świtem budzącego się ze snu miasta. Na głównym ekranie Jumbotronu pogrzeb papieża. Relacja na żywo z Watykanu. 128 ludzi stacji NBC i 28 kamer obsługuje wydarzenie. Nim tam skończył się dzień, a tu zaczynała noc, tysiące katolików wyszło na ulicę przed kościoły. To procesja w Passaic. Tu mieszkają Polacy, ale do idących dołączają przechodnie. Nikt nie pyta, kto zmarł, nikt nie pyta, dokąd tłum tak idzie. Kiedy gaśnie ta krótka noc, w niektórych domach ciągle palą się światełka. Ludzie przyklejeni do telewizorów. Marek Zawisny pamięta dzień, kiedy w 79 roku papież przybył do Ameryki po raz pierwszy. Na lotnisku witała go wtedy jego matka i siostra. Cały noc pamiętam, jak wierszyk siostra, co miała 6 lat w tym czasie, uczyła się, żeby powiedzieć do papieża. Teraz o 4 rano budzi swego syna. Chce, żeby zapamiętał papieża, żeby przekazał, jak on swoim dzieciom, jak Polacy w Ameryce, pokoleniom Polaków w Ameryce. Jak wielki odszedł Polak, jak wielki odszedł człowiek.